Dzień dobry, znajdujemy się w Bolonii na dworcu centralnym i czekamy na nasz pociąg do miasta zupełnie wyjątkowego. Ja mam na imię Łukasz i zapraszam do Modeny. No to witam serdecznie w miejscu szczególnym, w którym śpiew Luciano Pavarottiego miesza się z dźwiękiem silników najsłynniejszych włoskich samochodów. Alfa Romeo, Ducati, Lamborghini, Maserati, Pagani i oczywiście Ferrari to najsłynniejsze motoryzacyjne marki pochodzące z okolic Bolonii, a przede wszystkim właśnie Modeny. Ale do tego jeszcze wrócimy, bo nasz dzień zaczynamy od czegoś zupełnie innego. Postanowiliśmy wsiąść w taksówkę i przyjechać do wyjątkowej willi na przedmieściach, która należała do Luciano Pavarottiego. Po zobaczeniu muzeum i krótkim pikniku wracamy do miasta. I tutaj szybka porada. Przejazd taksówką z centrum do muzeum kosztuje około 17 do 20 euro, ale istnieje też opcja, która kosztuje równe 40 euro, przynajmniej w 2022 roku i polega na tym, że taksówkarz przywiezie Was do muzeum, zaczeka, podczas gdy Wy będziecie zwiedzać, a następnie zawiezie Was w dowolne miejsce w centrum Modeny. My postanowiliśmy wrócić pieszo, bo po pierwsze lubimy chodzić i musimy budować formę na podróż do Peru, a po drugie chcieliśmy zobaczyć tutejsze wioski, naszym zdaniem są po prostu piękne. Struggle just to be me, had to rise up just so they could see me.
take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the f- I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Podobno tutaj popularny jest lud z octem balsamicznym. Tutaj w sensie w Modenie, czy w ogóle w tym regionie? W Modena przede wszystkim płonie z tego octu. O, no to super. No to idealnie, bo właśnie jesteśmy w Modenie, więc perfekcyjnie. Jest pyszny, jest taki specyficzny, bo troszeczkę... Trochę jak słony karmel, tylko bardziej kwaśny? Takie dziwne połączenie smaków, ale naprawdę jest okej. Tak, i mamy z lodem śmietanką. Tak. I taka właśnie jest Modena. Mam nadzieję, że wam podobała się tak samo jak nam. Pamiętajcie o polajkowaniu tego filmu, zostawieniu komentarza i oczywiście subskrypcji naszego kanału. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.